przedstawia klosz pomarańczowy. Moim zdaniem ten klosz pomarańczowy obcina jasność i to tak dosyć solidnie. Natomiast problem z światłem teoretycznie jest rozwiązany, bo teraz włączyłem niebieski, ale poliwęglan odcina całkowicie kolor niebieski, nie ma tego koloru. Więc dobra jakość, jeżeli można tak to powiedzieć, chociaż 50 zł za dekiel to jest duża, duża cena moim zdaniem. Ale jakby problem niebieskiego światła jest w tej chwili rozwiązany. Tym bardziej, że naprawdę tutaj jest ogrom śrub, to jest zdjęty dekiel bez magnesów. Jeżeli się weźmie tutaj, to jest naprawdę ogrom tych śrub i naprawdę trzeba z pół godziny poświęcić, żeby po prostu odkręcić, zakręcić, więc wymiana na klosz przezroczysty lub niebieski nie ma kompletnie sensu. No chyba, że do pokazu jakiegoś zawczasu, więc myślę, że tutaj to będzie rozwiązane. Tak się to prezentuje. Natomiast jeżeli weźmiemy klosz, wróć, nie klosz, oczywiście dopiero teraz się zorientowałem, że pionowo nagrywam, niestety trzeba mi to wybaczyć. Okej. O wiele, wiele, wiele jaśniejszy jest bardziej kolor złoty, można powiedzieć. Kolor złoty tego... Taki pomarańczowy wpadający złoty, barwa światła po prostu, nie umiem się wysłowić. Ale jest on zdecydowanie, zdecydowanie jaśniejszy i tu byłbym za tym, żeby jednak ten klosz przezroczysty tutaj był. Jeszcze spróbuję włączyć obydwa do porównania, nie wiem czy chyba raczej w większej odległości. To dobrze ująć. Na pewno będzie widać, że tam po prawej stronie jest bardziej białe to światło, ale jest ono złote i jest bardziej oślepiające w tym białym. No, a ten pomarańczowy, no to wiadomo, że jest pomarańczowy. I teraz test z wyłączenia. Nie ma tych przebitki przynajmniej, więc tak to ewentualnie można rozgraniczyć, ale moim zdaniem no to jest bez sensu stosowanie dual koloru, jeżeli trzeba go zakrywać. Jeszcze raz. Te słabsze błyski to jest kolor niebieski, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy.